Tak zaczyna się piękny dzień. Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Ja jestem już na strefie w Rzeszowie. Jechałem autostradą i używałem zatyczek do uszu. To jest zupełnie inna jazda. Kilometry można zjadać setkami. Tutaj jest lotnisko. Lubię lotniska. Dzisiaj jest wycieczka do Zamościa. Jestem umówiony w punkcie zbornym tu niedaleko. O, chyba jadą. Yamaha. No cóż, myślałem też o zmianie na dwucylindrowce jakiegoś 500, 600, ale na razie zobaczymy, jak to będzie działać na dłuższych trasach wyjazdowych. Dzisiaj jest taki test. Słychać cię z 2 kilometrów. Głośniej, głośniej! Cześć, hej. No, jesteśmy już z kolegą. Co to za mieścina jest? Sokołów? Akurat trafiliśmy na święcenie dżądrów, jajek. Dobra, co, wyprzedzamy ich? Tam chyba coś stoi. Ja pierdolę. Sprzęgło zajęły na tej górce. No i dojechaliśmy. Zalew Wieżowym. Najlepsze to, że za darmo. Marcel stąd pochodzi chyba. Ale ładny rynek. Żarcie czujesz? A ja to sobie mogę, bo im odwróciła wzrok. No może widziałeś? O, teraz będzie ładny film. Ale ładne drzewa. O, przejechał przez środek, brawo. Wiesz co, jak jest jaj, tylko to jest taki bar PRL-owski typowy. Jak jechaliśmy kupować motor kuzynowi, to szukaliśmy jakiejś knajpy, żeby coś zjeść. I ja szukam po Google i patrzę i jest knajpa, co ma 4.7, co nie? I 300 ocen. I podjechaliśmy tam i patrzymy, a to taka rudera i taki PRL. Ale patrzę na stoły, a wszystkie zajęte. W ogóle nie dało się zamówić, bo wszystko zajęte. Ludzie wpierdzielają, aż im się uszy częsą. Rosoły jakieś domowe, schabowe, patrzę z mizerią. Ładnie to pachnie. Kto by się spodziewał? Mówię kuzynowi, jeżeli będziemy jechać w tamte rejony, to obowiązkowo miejscówka do odwiedzenia. Tam jest zamków dużo. Tam jest szlak Orlich Gniazd. Stój w Koziej Wólce w super stacji Transpale. Typowa wioska na Kresach Wschodnich. No nie wiem, tutaj żeby mieszkać, to chyba trzeba w totolotka wygrać. Patrz, paralotnie sobie latają. Taka górka pośrodku równin, skąd ona się tu wzięła. Piękna ta Polska wschodnia nasza. Gdzie jest chrząszcz? Tam jest chrząszcz. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Głodny jestem, nie wiem co zjeść. Jak tak jadę, to się zawsze boję, że mi stopka któraś pęknie i się tu nie są wcale mocne do stopki. Także dojechaliśmy do półmetku naszej jazdy. Jesteśmy w Zamościu. Na tym rondzie jest znaczek centrum. Jedziemy w prawo. Czasami dobrze, że są jeszcze znaki. A powiem ci, że czasami wolę jeździć na znakach niż na tej nawigacji. Zajedziemy, musimy. Nie, tam jest coś. Dobra, ja bym wjechał tu na parking jakiś. I sobie znajdziemy, w ogóle znajdziemy, gdzie jesteśmy.
później znajdziemy sobie coś do żarcia. Dobra, są dwa. Ty jedź na prawo. O, tyłem mnie boli. Tak, bo Zamość był budowany przez, projektował to Włoch. A w którym dowiecie Włoch są? Nie wiem w sumie, powiem ci szczerze. W 16 chyba? No na historii po tym Zamojskim. I tak sobie piwko wypić tutaj, nie? Zamość prawa miejskie uzyskał w 15 ATR. Na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego. W 1589 or miasto zostało stolicą założonej przez jego właściciela ordynacji zamojskiej. Większość zwartej zabudowy Zamościa skupia się w postaci klinów ciągnących się na północ i wschód od położonego w centrum Starego Miasta. Fajne echo. Sama Starówka, dzięki otaczającej ją zieleni, park miejski, planty, dawny Małpi Gaj, w dużym stopniu zachowała swą odrębność, co jest związane z jej pierwotnie naturalnym odizolowaniem, głównie terenami zalewowymi i fosami, niesprzyjającymi dawniej nowemu osadnictwu. Najwięcej obiektów zabytkowych skupia się na Starym Mieście. Główne cechy wyróżniające zamojskie Stare Miasto to zachowany od czasu powstania układ urbanistyczny, regularny rynek wielki o wymiarach 100 metrów z ratuszem i tak zwane kamienicami ormiańskimi, a także fragmenty umocnień obronnych wraz z pochodzącymi z okresu zaboru rosyjskiego nad Szańcami. Pierwszy pan na Zamościu, Jan Zamojski, zlecił zaprojektowanie miasta architektowi Bernardo Morando, który nawiązał do koncepcji antropomorficznych. Głową miał być pałac Zamojski, kręgosłupem ulica Grodzka, przecinająca rynek wielki ze wschodu na zachód w kierunku pałacu, a ramiona to ulice poprzeczne. Z głównymi, jakie stanowią położone na jednej linii Ulwins Solna na północ od Rynku Wielkiego oraz Ulwin Tobe Moranda na południe od Rynku. Przy tych ulicach wyznaczono także inne rynki, Rynek Solny i Rynek Wodny, uchodzące jako organy wewnętrzne miasta. Bastiony to z kolei ręce i nogi służące do obrony. Układ ten przetrwał do dzisiaj w stanie praktycznie niezmienionym. To on stanowi główną atrakcję DLA odwiedzających licznie Zamość urbanistów i architektów. Taki las zajebisty, żeby sobie tylko biwak rozbić. Jedzie. Ciapąk. To co tak jedź. Dawaj, Piotrek, laga, laga. Czemu cały rok w Polsce nie jest taka ładna pogoda? Bo tak, żeby było, że jesień trwa, nie wiem, miesiąc, zima trwa 2 tygodnie, wiosna trwa 9 miesięcy, a resztę to lata. Zima mogłaby trwać z miesiąc, powiedzmy, żeby sobie odpocząć od roboty trochę. No. PKP, Intercity. Jestem już 14 km od domu. Za chwil kilka położę swój zadek na miękkim materacu. 380 km zanim dojadę będzie ze 400. Miało być 5 godzin jazdy, wyszło 11. No ale tak to bywa. Motocykl spisał się zadziwiająco dobrze. Nic go nie bolało, nic go nie skrzypiał, nie piszczał, nie trzeszczał. Także ja już się zbieram do domciu i do następnego.